Są wśród nas grupy religijne połączone szczególną więzią z dawnymi czasami, a także ze swoimi głębokimi wierzeniami. Te grupy bywają niezrozumiane przez otoczenie. Czasami zdarza się, że pomniki ich kultury, a takimi są na przykład cmentarze, są rujnowane, dewastowane, zapominamy. Taką grupą są staroobrzędowcy. Którzy wygnani z różnych stron, mieszkają także na terenie Polski. To bardzo źle świadczy o nas, kiedy nie bierzemy pod uwagę tych grup, tych wierzeń, tych tradycji, tej kultury, która wciąż powinna być żywa.